Bartek wyruszył rowerem na trasę o długości 70 km o godzinie 8:20. Trasę tę pokonał jadąc ze średnią prędkością 28 km na godzinę. W trakcie jazdy o godzinie 9:50 Bartek zrobił sobie 15-minutową przerwę. I tak, Bartek zrobił sobie przerwę po przejechaniu. Musimy wybrać ilu kilometrów i Bartek dojechał do końca trasy o godzinie i tu znów musimy stwierdzić. Więc dobra, narysujmy sobie naszą trasę. Tak, tak. Wiemy, że wyjechał o 8:20, no nie? Przerwę sobie zrobił o 9:50. I co dalej wiemy? Wiemy, że ta cała trasa, czyli odtąd dotąd, to jest 70 km. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że poruszał się z prędkością 28 km na godzinę. I teraz tak. Musimy stwierdzić, ile było. O, czekajcie, weźmiemy jakiś kolor żółty na przykład. Musimy wiedzieć, ile kilometrów było odtąd dotąd. Tak? S równa się nie wiemy ile. Jak to wyliczymy? Pamiętacie ten wzór? V równa się S przez T. I teraz tak, co my tu wiemy? Znamy prędkość, znamy czas tej drogi, tak? Bo nasz czas to było od 8:20 do 9:50 jest 1,5 godziny. No nie? 1,5 godziny. Czyli mamy V, mamy T, to możemy obliczyć naszą drogę. Czyli S równa się V razy T. Więc mamy 28 razy 28 razy 1,5. 1,5 zamienimy na 3 drugie, dobra? Razy 3 drugie. 1, 14 i mamy 14 razy 3. To jest 30 plus 12, więc 42 km. Czyli odtąd dotąd było 42 km. I teraz tak. Kolejna sprawa. Teraz pytają się, o której on dojechał tutaj, tak? Ile tu było czasu? O której godzinie? Więc możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy najpierw policzyć generalnie, ile mu zajęło przejechanie tych 70 km i dodać tą 15-minutową przerwę. I tak chyba będzie najszybciej. Więc tak. Drugie to było pierwsze, teraz drugie zadanie. Czyli musimy wiedzieć, ile czasu mu to zajęło. Czyli tak, wiemy, że droga S to było 70 km, prawda? Prędkość nadal była 28 km na godzinę. A teraz chcemy poznać T. Czyli ten wzór musimy przekształcić. Więc mamy to, mnożymy razy T, otrzymujemy V razy T równa się S. Chcąc wyliczyć T, musimy podzielić przez V. Więc T równa się S przez V. Więc mamy T równa się S przez V. Czyli mamy 70 podzielić przez 28. Skróćmy sobie to przez 7. Tu mamy 10, tu mamy 4. Czyli mamy 10 czwartych. Dalej możemy skrócić przez 2. Czyli tu mamy 5, tu mamy 2. Czyli mamy 5 drugich. 5 przez 2 to jest 2,5. Czyli 2,5 godziny jechał. Tak? Skoro jechał 2,5 godziny, no to policzmy. Więc tak, 8:20 wyjechał.
Do 9.20 mamy 1 godzinę, do 10.20 drugą, plus 30 minut mamy 10.50, ale pamiętamy, mamy z tyłu w głowie, że Bartek zrobił sobie 15-minutową przerwę. Czyli do tego jeszcze musimy dodać 15 minut i otrzymujemy 11.05. Czyli Bartek dojechał do końca trasy o godzinie 11.05. Drugi sposób, jaki można policzyć to zadanie, to po prostu liczymy ten odcinek. Ile mu czasu zajęło przejechanie tej trasy, bo wiemy, że to jest 28 km. Dlaczego tak? Bo to jest 70 minus 42, no nie? Czyli te 28 km, to w sumie wyszło, że jak jechał 28 km na godzinę, to w godzinę to przejechał. No to też jest dobry, szybki sposób. Tak, bo jak wyszło 28, a co my wiemy, że te 28 km on pokonuje w godzinę. Więc tu mam już pod tym, wiem, że to by było 10.50, ale plus 15 minut przerwy, no nie? Dobra, dajcie znać, czy dla Was to jest fajne zadanie, czy nie, czy nudy, napudy i inne takie rzeczy.